przyjąłeś od Boga uwolnienie, to kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, aby nie wypowiadać już pewnych słów. Nie powielę błędów moich rodziców. Dlaczego? Ponieważ wszelkie przekleństwo zostało rozerwane w chwili Twojego nowego narodzenia. Chodź, Artur, chciałbym zrobić pewną rzecz. Od jakiegoś czasu chodzi mi to po głowie. Chciałbym się wypowiedzieć w temacie wiropauzy i menopauzy. Wiropauza to duch. I menopauza to też duch. Ludzie wzywają te duchy nad swoim życiem. Mówią, po 40 będę miała menopauzę. Chwyci mnie jak moją matkę w wieku 42 lat. I chcę Ci powiedzieć, że w związku z wypowiedzianym słowem owy duch do Ciebie przychodzi. Kobiety spodziewają się wiropauzy u swoich mężczyzn, a więc wskutek tego wyzywają takowego ducha do swojego małżonka. I taki duch co przychodzi? Przychodzi i sieje zniszczenie. Ale ja bym chciała powiedzieć tak. Z miejsca autorytetu, który dał mi Bóg. Nad ludźmi odrodzonymi z Bożego Ducha nie działa duch wiropauzy i menopauzy. W ludziach odrodzonych z Bożego Ducha działa jeden duch i to jest Duch Święty. To jest duch totalnego panowania nad wszelkim innym bytem. Z dzisiejszym dniem nie wzywajcie takowego ducha nad swoim życiem. I to jest apostolski nakaz. A Słowo Boże mówi, nie nauczajcie inaczej niż my. Nie nauczajcie inaczej niż my. A my mówimy, wzywajcie nad swoim życiem Ducha Świętego, a nie ducha wiropauzy i menopauzy. Ja jestem, mam 43 lata. I nie przechodzę żadnej menopauzy. Artur ma 48 lat. Nie przechodzi wiropauzy. Do końca swoich dni będziemy funkcjonowali pod panowaniem Świętego Ducha, a nie pod panowaniem jakiegoś innego bytu. I tak samo ma być w waszym życiu. Czym starsi, tym lepsi. Tak jak wino. Czym starsi, tym lepsi. Amen.